Siema, z tej strony Echo. Co ciekawe, udałoby mi się wbić wczoraj Golda. Tak, ale grałem z przyjacielem, który nie miał ochoty, żeby być nagrywany. Plus ja też nie bardzo miałem ochoty, żeby cokolwiek nagrywać. Więc tego nie mamy nagranego. Ale jest, jestem zadowolony, wczoraj się udało. Pierwszą grę już, pierwszą grę wygrałem, potem drugą przejebałem w solo queue. Więc teraz może co, w drodze do platyny, nie? Udało się wbić na chorobówce jeszcze Golda, jestem zadowolony. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dzisiaj bym sobie zagrał Heimendingerem. Tak by mi było dobrze, tak bym był zadowolony. Tak mi się wydaje. Nie ma sprawy, przyjacielu. Może tak być. A, swoją drogą, jak widać już mój ryj. Może to coś zmieni. Nic nie zmieni, i tak będę na mnie. No. Ale ktoś mnie pytał, nie pamiętam kto, czy będzie i bo by chciał, no to ma i jest. Proszę. W sumie nawet nie wiem, jak mam X-Splita ustawionego. Także szczerze, to nie mam pojęcia, czy mi w ogóle będzie... Będzie coś widać podczas gry, czy mi po prostu gra w pierwszej kolejności nie zajmie po prostu frontu, kamerka gdzieś tam zniknie, a może będzie dobrze. I tak zrobimy, zagramy sobie Heimendingerem na topie. Powinno być fajnie. Powinno być super, po prostu super. Swoją drogą, tak wszystko do wszystkiego. Jak to będę jakiś 750 subskrypcji, brakuje mi jeszcze w sumie plus minus w chuj. To zrobimy sobie rozdawanie skinów. Już dokładnie wiem jak to będzie wyglądało. Będzie to wyglądało tak. Zobaczcie, mam 50 subskrypcji. Jak ktoś mnie zasubskrybował, najlepiej żebym nie dodał do znajomych, bo tak, żeby dać prezent, trzeba być znajomych już parę dni. Bodajże, czy coś takiego. I wtedy z osób, które mnie subskrybowały, nie wiem, muszę potem napiszę na kartce niki, nazwy i potnę i będę losował z miski albo coś, tak jak będzie to losowanie. Na pewno, co? Na pewno będą dodatkowe skiny dla osób, które mi pomogły na początku, jak tutaj przyjaciel Kubusiak, bo on już ma, nie wiem, 90% pewności, że on coś tam dostanie. Cokolwiek by to nie było, niezależnie od losowania, on akurat dostanie coś, gdyż ponieważ mi dużo pomógł.
No i zobaczymy. Potem pary skinów wylosujemy zależnie od dnia i zależnie od humoru zobaczymy jakiej jakości, czy to będą skrzynki, czy to będą skiny legendarne, czy może będą zwykłe skiny. Wszystko zobaczymy. Plan jest dobry. A jak wyjdzie, zobaczymy. Kurwa, gorąco tu. Grzejnik wyłącz. Co Yasuo, Rengar, Caitlyn, ja, Morgana. W miarę. Nie mamy nikogo do combo Yasuo, no trochę chujowo. Może gdzieś tam sam teamfight się znajdzie, żeby wpierdolić te ulti na jak największą ilość osób. No nic, to Blitzcrank, Graves. No, może być śmiesznie. Graves jest teraz strasznie silny moim zdaniem. Fiora zawsze była silna, ale jest to na Fiora, nie powinno być jakiegoś wielkiego problemu. Nidali na dżungli. Nidali jak Nidali. Nie sądzę, żeby to był na razie jak najlepszy pick. Moim zdaniem dość chujowa. Zobaczymy. No i Oriana, Oriana OP w chuj. Na kogo? Na Yasuo. Yasuo może dosyć po ryju. I obstawiam, że tak będzie. Wszystko się okaże. Co do chujowej jakości kamerki, kupiłem bardzo dobrą kamerkę, która się nagrywa 1080p Full HD. Ale jest na tyle chujowa, że nie jestem w stanie znaleźć do niej nigdzie sterowników. A płyta, która była załączona w gratisie, po prostu mi kurwa no nie działa. I jakość jest jaka jest. Mi się wydaje, że tylko dlatego, że nie jestem w stanie na niej ustawić ostrości. Bo nigdzie tu nie ma żadnych popierdolonych pokręteł ani innych rzeczy. Tylko po prostu trzeba to zrobić w programie. Zobaczymy. Popierdolę. Zmęczony jestem. Sprawdźmy sobie przy okazji, czy kamerka nie zanikła. Gdzie to mamy? X-Split. Jest. To niech jest. Dobra, napierdalamy wieżyczki. A co tuż tu się dzieje? Co to jest? Dobra, nieważne. Okej, pierścień do rana, dwa fanty. Pyk. Napierdalamy. Przesuńmy ją może trochę tu. Wygląda dobrze. Nie wiem, czy mi tak ścina obraz na X-Picie. Czy mam tą czarną obwódkę taką. Bardzo mi się to nie podoba. Muszę się ogarnąć, o chuj chodzi. Dobra, miniony się spotkają gdzieś tu. Więc się już odstawmy. Będzie fajnie. Jeśli nie przyjdzie mi gdzieś tu Fiora połazić. Chociaż nie, no dobra, jak przyjdzie, dostanie w pierdol. Jestem ja plus turret. W sumie są tylko turet. Ale jak dużo pójdzie, obstawię sobie trzy wieżyczki. Będę miał wyjebane na wszystko. Strasznie mi się w Heimendingera podoba ten motyw, że Dinger Dongera, że ja po prostu wpierdalam sobie, jak już mam klepsydrę, wpierdalam ulti wieżyczkę i tak cztery wieżyczki sobie napierdalają wroga, a ja sobie stoję w wyjebce. Wychodzę z klepsydry, stun, rakiety. Z reguły wychodzi dobrze. Co to przyjaciele? Chuja robicie? Dobra, pięknie mam trzecią. O to chodzi. No jesteśmy obstawieni. Czekamy tylko aż tu przyjdzie Fiora i dostanie wpierdol. Taki jest plan. Nie, on się powinien spotkać tu. Chuja, tam. No trudno. Ustrzymaliśmy je trochę. Dobra, mamy Fiorkę. Ten skin mi się strasznie podoba. Miałem ten skin na drugim koncie. Ale co chciałem powiedzieć, nie podobał mi się, więc teraz jak na tym koncie sobie wziąłem dyrektorkę halloweenową, bo jest po prostu fajna fuj. Ale obejrzałem, oglądam jakieś fajne anime teraz, chyba też nie pamiętam tytułu za bardzo. Ale właśnie strasznie mi się
kojarzy z tym anime i jej broń tutaj wygląda jak taki rasowy ogre Lux z tego anime. Nawet potem zobaczę tytuł z ciekawości i wam podam. Naprawdę warte polecenia, bardzo przyjemne anime, bardzo fajnie się ogląda. Ja zacznę przestawiać sobie linię, przesuwać. Tak daleko turetów nie potrzebujemy. Co? Ja mam taki problem z Heimendingerem, że ja strasznie puszuję, bo przesuwam turety do przodu. Jestem podatny na gank. Co prawda te ganki jakoś mi dużo nie robią we wczesnej fazie gry, jakby nie patrzeć. Bo chuj, bo tak. I z reguły jeszcze mi się uda coś zabić. No zobaczymy jak to wyjdzie teraz. Nie wiem jak to z Nidalee. Ona pewnie mnie przewłócznie pierdolnie stąd. Będę miał mały problem. Bo albo mnie, albo wieżyczkę zaraz napierdoli. No i fajnie. I nasza cała linia się przesunęła do przodu. Teraz trzeba tutaj tylko stać i nie pozwolić wieży się za bardzo panoszyć na naszym terytorium. Co tutaj wymyśliliśmy. Fiora chyba nie bardzo wie jak ugryźć walkę ze mną. Dobra, nie marnujmy many. Trzeba wziąć potę, przytankowałem, że za bardzo te miniony. No chodź, Fiora. Dobrze. Ile Fiora ma farmy? 21, mam 26. Jestem wielce usatysfakcjonowany. Jeszcze miniony idą, nie będę musiał za bardzo tankować. No i pięknie. Grając Heimer w sumie mi najbardziej zależy, żeby zostać bez fragów na linii. To jest taki mój cel, który osiągnąć chcę. Ja sobie zawsze coś tam w późniejszej fazie gry sobie nabiję. Świeć się, mieczek, świeć. Wypierdolamy. Fiora pewnie już tam prosi o ganga. Jestem tylko pewny. Kurwa, sorry. Brat się odzywa, chce mu się palić. Mam nadzieję, że teraz nie wejdzie, bo palę. No i weszła. Dobra. Jebać to. Chyba wyrwał bardziej, nie? Niż ja. Tak mi się wydaje. Czy nie? Czy tak? Jebać to w sumie. Trzeba to wykierować. Szkoda, że szybkość ataku działek nie jest zależna od twojego attack speed, od twojej szybkości ataku. Byłoby to strasznie fajne w chuj. Zrobiłoby się go pod atak speed AP i kurwa rzeźnik. Jak w tym momencie Xin AP. Ten to też napierdala. Napierdalam. Tinker Tonger AP OP. Po wieżyczce widzę. Nie ma sprawy. Ja tak mogę cały czas stawiać. Ona mi tylko daje czas, żeby mi się pasywka tutaj z tego zapas nabił. Więc mi to odpowiada. Ni dali, ani widu, ani słychu. Ja się wyjebuję z many strasznie. Obrężnicza. Będzie trzeba go trochę. O. No i fajnie.
chciałeś mi uderzyć, szmato, nie ma lekko. Pierdalaj. Na razie nie było gangu i fajnie było, gdyby tak zostało. Przynajmniej póki nie mam itemów. Ani Fiora nie mam itemów, więc... O, ja się nie boję, że ona mnie jakoś zasasinuje szybko. A ona się też nie powinna za bardzo bać jakiegoś ogromnego damage'a z mojej strony. A ja nie będę miał czasu, żeby się wrócić. To jest jej chwila, żeby mnie zajebać. Ona ma już itemy, ja nie. Powinna ją wykorzystać, powinna wejść tu w działkę i mnie najebać. No proszę. Dobra. Jednak jej się nie udało. I fajnie, to my sobie wracamy do bazy. Nie ma co na siłę stać. Fiora to jednak bestia. To jest silna postać. No dwa koła nie jest źle. Zrobimy tak, zrobimy tak, zrobimy tak. Kupimy sobie potów. Ale mam fajnie mi HP widać. Tak jakoś, kurwa, fajnie. Ale tu mnie nie widać, jestem sprawny w chuj. Nie wiem, czy to od XP-ta ustawień, coś mi się w lolu przestawia, czy jak. Możliwe. Wow. Na bocie dostają po ryju i to konkretnie. A jest stop. Ustawmy jedno działko, bo to nie tu chcę mi się rozstawić. Tunel nie pasuje. No, pingowałem ci, kurwo, głupia. Dobra, Fiora wraca do mnie. Ja mam tylko jedna... dwa działka. Okej. Trzeba postawić te dwa działka. Nie wiem, którym do nas przyjdzie. Poszło won, kurwa. Czech pewnie, albo jebane inne gówno. Dobra, mamy nasz Illuminati. Tu jesteśmy bezpieczni. Dobra, i teraz z każdą wieżyczką przestawiamy sobie linię do przodu. Nie ma nic fajniejszego niż obstawione działkami Heimendinger. Typowo. Jeszcze jak mam Klepsydrę, to już jest w ogóle fajnie. Pięknie. Powolutku. Jeszcze jeden turret i będzie ładnie. I będziemy prawie niszczyć, kurwa, te pod wieżą. Minione. Uuu, trafiła mnie. Pięknie. Mamy trzy turety. Tego chcieliśmy. Trochę blisko jesteśmy, ale to nic. To naprawdę nic. Wow. Ale się zebrało po dupie. Aż miło patrzeć. Dobra, tam się wraca, odpuszcza tureta, chyba że masz teleport. Masz jeszcze teleport. Albo i nie. Albo i tak. Jak ma, to nie zdąży, więc. I fajnie. Dobra, przesuwamy linię turetów. Hmm.
Mamy Nidali. Aj, no i się nie udało. Plan był dobry, nie wiem jeszcze kto psydry. Teraz już inaczej będzie wyglądało. Jak można kurwa tak źle grać, żeby już mieć w 13 minucie kurwa nie wiem, 0-4. No jasne. Przykro mi, to muszę was zreportować, jesteście po prostu zbyt chujowi na tą grę. Dobra, raczej na nie zniszczy wieży. No, nie sądzę, żeby jej się udało. Uciekła. No i okej. Ach, dzieci wyzywają się po rodzicach. Kurwa, tak oczywiste, że ktoś idzie z dzieckiem jak się po rodzicach. Naprawdę. Nie rozumiem. I na chuj cisnąć w ogóle jakąś neutralną osobę, która nie ma z tym nic wspólnego. No cóż. Włączony, wyłączony. Nidali ma teraz bardzo fajną opcję nagangowania mnie, bo bota nie musi, Mida nie musi. Jestem tylko jakby ja, więc... ma łatwo. No i jednak uznała, że się nie będzie ze mną bić. No chodź tu. Dostała. No chodź. Ja chcę się bić. Podejdź. Ups. Mało brakło. Fajnie gdyby się teraz na mnie nałasiła tutaj. Tutaj bym odpalił Kierzydrę i... jakby zginęła. Taki jest plan. No dawaj ją, pięknie. To puszuj jak chcesz. Widzisz co się dzieje na midzie. Okej, teraz by się przydał trochę slowa i puty, bo strasznie wolno chodzę i poty, bo chuj, bo tak, bo trzeba. Trzeba iść Midem im pomóc, chociaż przy takim feedzie, kurwa, ja wątpię, że ja tu wystoję chociaż 20 sekund.
telefon. Halo? No cześć, co tam? O której kończysz dzisiaj? Ja tam pewnie zajrzę do ciebie. No. Nie jest dobrze. Nie powiem sobie pakietką. No co ci poradzę? No nie powiem sobie bagietką. Muszę coś wziąć. To jest chyba w sumie do Supermaka, pójdę. Supermak jest spoko. Chcę coś dobrego. Nie chcę mi się nic przyrządzać, wiesz, łatwiej mi kupić. No, krzyżę tak za. Nie, raczej pójdę do Supermaka. Tak średnio się czuję. Średnio się czuję, wiesz? Nie chcę się nigdzie łazić. Wziąłem sobie tabletki na kręgosłup i... Wziąłem sobie tabletki na kręgosłup i nie tak jakoś... Mówię, wziąłem sobie te rano te tabletki na kręgosłup i nie jakoś tak na spanie słabo, wiesz? No ja wiem. Dobra, skarb. Ja kończę, to albo wpadnę tam do ciebie i wtedy mi dasz listę zakupu, albo sobie pójdę po prostu do Supermarka, okej? Okay? Tam po 7 będziesz z pracy, tak? Po 7 będziesz z pracy, dobra. Ja cię tu szybko. Dobra, jestem. Kurwa, gdzie wy się tam bijecie, szmaty głupie? Kurwy i złodzieje, no. Napierdala im się. No nic, nic nie zrobię. Kurwy złodzieje, tak nafidowali wszystkich. Podają się, strata czasu. Ja pierdolę. Kurwa, szkoda. Szkoda, kurwa, grać w tą grę. Z takimi ludźmi. No kurwa, 22-5. No kurwa, no nie. 10-3 graves. Kurwa, nawet Blitzcrank jest, kurwa, nafidowany. To była pierwsza moja gra z kamerką, przepierdoliliśmy to strasznie, no ale co zrobić, taka rzeczywistość. Dobra, to by było na tyle, przynajmniej na razie. Złoto 5-0 punktów, no chujowo. Dobra, to by było na tyle, ja spierdalam coś do jedzenia. Na razie. A, i jak dobrze pójdzie dzisiaj, może nagram coś z Archlorda, a pojutrze, jutro z Blade & Soul z zamkniętej bety. Także może być spoko. Na razie.